środę obudził mnie potworny ból ucha. Parę godzin wcześniej, kiedy robiłem sobie wieczorne czynności, wsadziłem patyczek trochę za głęboko. Obudził mnie ból, wyszedłem z łóżka. Mówię, wezmę kąpiel. Wykąpałem się, wróciłem do łóżka. Ból nie mija. Godzina pierwsza, godzina druga nad ranem. Ból się potężnie nasila. Nie budzę mojej żony, bo to nie jest problem dla chrześcijanina, który wierzy. Problem dla chrześcijanina, który nie wierzy. Ale ja wierzę. Wierzę, że 2000 lat temu Jezus Chrystus pokonał każdą chorobę, wisząc na krzyżu. I Jego bolało. Ale boli jak cholera. Za 3 godziny wstaję do pracy. Nie biorę pod uwagę, że nie pójdę do pracy. No to pojadę na pogotowie. Jadę na pogotowie najbliżej pracy. W Nowym Dworze Mazowieckim jest SOR. Pojadę na pogotowie, wyjdę z jakąś informacją i pójdę do pracy. Bo nie biorę pod uwagę, że ból zatrzyma mnie w pracy, nawet potworny. To nie są problemy dla chrześcijanina wierzącego. Przejdę do meritum. Pani doktor Zdębiała. Rozpoznanie główne. Przebicie błony bębenkowej. Pilne skierowanie do szpitala. Pokazywała mi zdjęcia w Google'ach, jak wygląda moje ucho. Przebita błona bębenkowa. Dla muzyka ucho to ważny organ, prawda? Zwłaszcza takiego sortu jak ja, który wchodzi na scenę i zdobędzie ten kraj. Dla wschodzącej gwiazdy przebita błona bębenkowa i potworny ból i utrata przynajmniej 80% słuchu na jedno ucho jest problemem, zgodzicie się. Ale to nie jest dla mnie problem, ja idę do pracy za 2 godziny. Pani doktor dała mi skierowanie, pilne skierowanie do szpitala. Popatrzcie, co chrześcijanin wierzący, że Jezus umarł na krzyżu za każdą chorobę, robi ze skierowaniem pilnym do szpitala. Nie zgadza się z tym. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Wyszedłem z tego szpitala, bo mu idę do pracy. Godzina 4, mam jeszcze godzinkę. Posiedziałem sobie w samochodzie, idę do pracy. Mówię, pójdę po pracy pójdę do szpitala na oddział. Muszę wykonać pracę, bo jestem umówiony, jestem częścią zespołu, ludzie na mnie czekają. Nie jestem frajer, jestem wierzący chrześcijanin. W pracy moja wiara wzrasta. Mówię, mam plany po pracy. Nie, idę do szpitala. Ja mam plany na wakacje. Mam plany, nie będę jechał do szpitala. Olałem temat szpitala. Wróciłem do domu. Ból zniknął. Przebita błona bębenkowa. Dla muzyka to nie jest problem. Jeśli jest chrześcijaninem wierzącym w to, że Jezus Chrystus umarł za przebitą błonę bębenkową. Mój słuch natychmiast wrócił. A ty wierzysz Jezusowi?